Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Runiczny i dziś chciałbym Was zaprosić na następny odcinek z cyklu Zagrajmy w RimWorld. Dzisiejszy mod dodałem More Vanilla Tourette, który daje nam dużo więcej możliwości stworzenia różnego typu broni. I myślę, że... Aha, dobra. I myślę, że coś takiego będziemy robić, jak już będzie nasza elektrownia atomowa działać. Jak Anieta wybada, bo w tym momencie... No, bada reaktor, potem będzie... Poeksperymentuj z reaktorem. Zbuduj rdzeń. No i tutaj będziemy już pomału. Będzie wentylacja tego rdzenia. Teraz tak. Co tobie było? Zatrucie pokarmowe. Aha, ty próbowałeś tą pumę. Zobaczmy, jak tam z twoim zakażeniem. Nic ci nie będzie. Dobra, kto u mnie miał sprzątać? Dumbo? Dumbo, gdzie jesteś? Śpisz. No dobra, to śpi. Śpieszymy sobie troszkę czas. Drewna. Tu widzę, już ładnie budują. Tu jeszcze nie wybudowali. Jak tam od razu z jedzonkiem? Tu jest dobrze. Tu jest 102. Mamy nawet 2 obfite i 11 dobrych. Dobra. Tutaj widzę, już jest jeszcze nie zaczęte budowanie. Tutaj przynajmniej tą ścianę wybudują, to wtedy w sumie... Chociaż w sumie można od razu im zlecić. Tylko poza fragmentem tym. O! Żeby mi się to wszystko na głowę nie zawaliło. I może jeszcze poza tym. I górnik tutaj przyjdzie i będzie kopać. No, już kopie grzecznie. Plaga. Okej. Ale coś czuję, że jeszcze gdzieś tu się plaga pojawiła. O, dobra, zobaczmy. Historia plaga. Okej, tylko tu wychodzi na to. Tu nigdzie nie widzę. No tu ewidentnie. A nie macie światła? Nie masz światełka jednego. Twórz kopię. Się już zaczęły pojawiać, ale tu nigdzie na mapie nie widzę, żeby się pojawiały. Zobaczmy, ilu was tam jest. Wow. 22 gniazda. Mega pająk, 17 sztuk. Spelopeda, 28 sztuk. I mega skarabeusz, sztuk 27. Dobra. Prey nie, Dumbo nie. Niech będzie Spider. Weź mi bardzo cię proszę to. Jak mi to się wyposażysz, to idź od razu tu. Dobra. Ale to śmiesznie. Będziemy hajczyć robaczki. A ile tutaj jedzenia jest? Nie, to. Nie, to.
420. Szkoda, bo to naprawdę jest fajne, ale nie wyobrażam sobie walki z tymi. O, tu już zbudowali ścianę, to można tutaj rozkazać im budowanie kolejnej. Będzie dobrze. Jak tam ci Anieta idzie? Malutku. Szał wiewiórka. Dobra. Zabijcie mi ją. A Spider jesteś tu. Dobra. No i zabita. Dobra, Spider, jesteś w tej okolicy już? A tu. No bo trzeba będzie to wszystko odbudować. Nie mogę pozwolić, żeby za dużo kopały, bo... Tu trafisz. Może być. Idź sobie stąd teraz. W pierwszej kolejności zabronimy przechodzenia. Jak Spider stąd wyjdzie, zabronimy tym na tych drzwiach. No. Jak stąd już całkowicie wyjdzie, to my tobie od razu wymienimy broń. O, z powrotem sztucera. Mamy już ile? Prawie 1000 stopni. Tu widzę, się wszystko zaczęło mało hajczyć. Tu jeszcze temperatura nie wzrasta, ale tu się już pali. Powinna wzrastać. No, wzrasta. Stopni. Jeszcze poniżej setki, to na razie bezpiecznie. Wiadomo, że ten kawałek wykopali. Ale teraz gra zetnie. Jaką oni mają tolerancję? A, tolerancja, łatwopalność, wrażliwość. Jest. 60 stopni. Już ponad. O, zaczęły obrywać. Ale się wszystkie tutaj rzuciły. Wow. Tu trzeba będzie bardzo się postarać. O. Już wszystko leży. Zabroń. Tutaj dużo więcej trzeba będzie wybudować, może nawet do końca. O. No i tyle było. Były robaczki, nie ma robaczków. Co my tutaj mamy? Uuu, to jest uran! Tutaj nawet zlecę kopanie. Już sprawdźmy, co się dzieje. Ami skupia swoją złość na Trey. Będzie podążać odrzucone przez Spider. Okej. No, tu się jakiś dostał. Że tak zapytam, co te robią tutaj? Teraz słoneczny ekstremalny. What? Jak się one tutaj dostały? Nie zniszczyły? Nie, nie wygląda. Musiała gra ich stąd wyrzucić, bo tu ich było za dużo. Jaka woska przyrodnicza. Kop dobądź. Tu jest trochę metalu do wykopania. Jeszcze
jeszcze nie zamontowane. Ten metal też możesz mi wykryć. Ty w tym momencie kopiesz tu. Dobra. Może zanulujmy jeszcze to. Poluję na dzik, żeby się pożywić. Ojej. Zwierzęta... A, schowajmy wszystkie zwierzęta. Uplujcie mi to. Żyjesz, czy ty nie żyjesz? Ty nie żyjesz, dobra. Możesz się od razu... Nie możesz. Za 3 godziny. Kto u mnie jest lekarzem? Jesteś daleko, a pozostali śpią. Nie można. Sorry, że kogoś obudzę, a nie tam. Ty jeszcze żyjesz? Nie, nie żyjesz. Okej. Bonus lost. Żyjesz? Chyba raczej przeżyję. Szkoda tego kopyta, no ale no cóż. Tutaj widzę są... Wszystko jest konsumowane. Zobaczmy, jak się to miejsce ma. Wciąż cieplutko. Ale myślę, że możemy już zlecić tu budowanie. Okej. Myślę, że zrobimy w ten sposób. Tu drzwi. Ściany tu wszędzie. Okej, stąd będę strzelał tu. Tu zamknąć, tu zamknąć, tu zamknąć. Tu zrobić. Co my tu mamy? Z marmuru. Co mamy w tym momencie? W sumie to mogą pozbierać. Z czego mamy najwięcej w tym momencie? Marmur, granit, wapień. Z marmuru, dobra. A tu mamy... A tu, marmur. Dobra, to zróbmy od razu. Póki co zabronimy zamykać. Żeby się tu szybciej przewietrzyło. Był pożar, ale pada, więc to bez znaczenia w sumie. Okej. Okay. To co? Nie ma tutaj prądu? Niedobrze. W takim wypadku kabla trzeba zbudować. Wezmę stąd. Pożar? O, dobra, bez znaczenia pożar. Dobra, wszyscy mi teraz śpią. Dobra, to ja ogarnę i wrócę, jak się to już ogarnie. Jestem z powrotem. Niewiele się wydarzyło w tym momencie. Jesteśmy na dobrej drodze, żeby rozbudować tutaj reaktor nasz. No i mamy nowego rekruta, Glasses. Jesteś tutaj. Ale masz grzywę. Przypomnijmy sobie, co ty umiesz. Umiesz walczyć wręcz, więc w pierwszej kolejności i
Ograniczenia, czyli tobie. Tu jest. Walka wręcz. Cokolwiek jest. Dobra. Walka wręcz. I damy ci jakąś broń. Ohohoho. Słabe, 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 normalne. Gdzie ty jesteś tu? To weź sobie w takim wypadku, weź się w to wyposaż. I zobaczmy, co tutaj mogę ci zaproponować do robienia. Na razie wszystko out. Ok. Iluminator. Dobrze. Lubisz społeczne rzemiosło, uprawę, górnictwo. Ok. Potrzebujemy rzemieślnika, więc w pierwszej kolejności zajmiesz się rzemiosłem. Potem tutaj sprzątanie, tragarzowanie. Następnie, jak będziesz mieć chwilę, zajmiesz się tym. Potem tym. Dwójeczka. A tutaj już, jak już będzie ci się tak bardzo nudziło. Dobra. Odkryta obszar. Tutaj już prawie odbudowujemy. Jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby odbudować tutaj naszą spalarkę robaczków. Bo podczas pomiędzy tym znowu się pojawiły robaczki. Nie. I to już było nagrane. Dobra. Wow. Bumbalo. Bardzo niedobrze. Powiem wam, że to jest jedno z gorszych zagrożeń, jakie tutaj mamy. Ograniczenia wszyscy do bezpiecznej strefy. A zwierzątka wszystkie do zwierzęta zima, bo... To jest bardzo niefajne. A możesz ty tutaj uciec? Zdążysz? Jezu, one wszystkie teraz na niego idą. Liver, uciekaj! Au. Dobrze, że go nie zjadają przynajmniej. One tutaj wszystkie zostaną na tym. Tak, wy chodźcie mi tutaj. Będziecie tutaj bardzo potrzebni. A nie ta. Masz zgodę na przejście tędy. Uratuj ty mi go. Aha, bo wy tutaj jesteście. A nie ta, to ty na razie idź tu. Dobra, jesteś już tu. Wow, tutaj drzwi nie ma. Tutaj drzwi nie ma. A to uciekajcie tu. A nie ta, ty tu jesteś akurat bezpieczna. Ale wy. Szybko tu. Sorry, że was zabudzę. Ale wy też musicie się udać do bezpiecznej strefy. ...17 godzin. Dobra, tragedii nie ma, ale...
A nie, tu są drzwi zamknięte. Dobra, to wyjdźcie tu. Strzelajcie do nich. Gorzej, że to jest drewno tutaj. Dobra, może nie będzie aż tak tragicznie. O, ale pada. Jest bardzo dobra wiadomość. Raczej wy teraz idziecie tutaj. Chyba trzeba będzie wyjść. Wiem, że kolonista potrzebuje ratunku. No ty gdzie polazłaś? Ty przecież nie przejdziesz. Wszyscy tu są? A nie, jeszcze trojnie. Ty się tam trzymasz, śmierć za 14 godzin. Wciąż jest strzał obrażania. Aha, dobra. Tego też można zgarnąć. Strzelać mi to. Dobra, ciebie ściągamy ze służby i uratuj mi tego. Uratuj. Dobra. Więc tak, część z was tu. Dobić te, które jeszcze tutaj dychają. A reszta... Jest jeszcze jedna bombalopa do odstrzelenia, tak tu. Czy jakoś ta? Chyba wszystkich. Ej, można was już ściągnąć ze służby. No, mieliśmy ogniste przywitanie bumbalom. Ale tutaj mi zwróciło w takim wypadku uwagę, dlaczego to... A, ograniczenia bez ograniczeń i zwierzęta lat. I Spider, jak zjesz, zajmij mi się w tym Trimiga. Tak nie może być, że drzwi tutaj nie ma. Gdzie moje drzwi? Trzeba to zgasić.
Dobra. I z budowaniem idzie pomalutku, spokojnie. Nie powinny szybko się pojawić. Okej. Inspiracja, to może potem. Choroba zakażenia. Czy się tobą w ogóle zajął? A nie, ta, przykro mi, że cię budzę, ale musisz mi go tutaj wyleczyć. No dobra, myślę, że tyle, to by było na dzisiaj tyle. Co, Baxter znowu obraża? Kogo ty obrażasz? Myślę, że na dzisiaj byłoby tutaj wszystko. Zapraszam do lajkowania, komentowania i ja zostaję tutaj, żeby ugasić pożar. No to trzymajcie się. Piszcie.